Jest wczesne niedzielne popołudnie. W środku teatru właśnie trwają przygotowania do Dziadka do orzechów. Czy atmosfera za kulisami jest równie spokojna jak tutaj? Znam kogoś, kto pomoże nam to sprawdzić. Zapraszam do środka. Jedynie wybrańcy mogą dostąpić zaszczytu podejrzenia artystów pracujących za kulisami Teatru Wielkiego. Całe szczęście, że i oni mają dobrych przyjaciół. Bartosz Zyśk, niezwykle utalentowany tancerz Polskiego Baletu Narodowego, zgodził się nam dziś pokazać, jak wyglądają przygotowania do baletu Dziadek do orzechów. Posłuchajmy, co ciekawego ma nam do powiedzenia. Jak wygląda Twój normalny dzień pracy? Zajęcia zaczynamy o godzinie 10. Jest to lekcja tańca klasycznego. Później są próby do godziny 14. Godzinna przerwa na obiad albo relaks. I później wieczorny blok prób do godziny 18. Chyba że mamy spektakl, wtedy spektakle zaczynają się najczęściej o godzinie 19. A jak wygląda dzień przed premierą? Czy panuje tutaj również tak spokojna atmosfera jak dzisiaj? W tym miejscu tak, bo wszystkie próby są już przeniesione na scenę, także tam wrę. Jest to naprawdę bardzo ciężki spektakl i różni się od naszej ostatniej wersji, bo mieliśmy już w naszym teatrze Dziadka do orzechów. Ta wersja została zdjęta 2 lata temu i została sprowadzona nowa wersja. Muszę przyznać, że jest dużo niuansów, nad którymi trzeba pracować, nie tylko choreograficzne trudności, ale wiele niuansów technicznych. O czym opowiada ten balet? O malutkiej dziewczynce, o Klarze, która pewnego dnia na święta dostaje dziadka do orzechów. I ten dziadek do orzechów przeobraża się w księcia za pomocą magii Drosselmayera, który jest też jedną z głównych postaci w tym balecie. Jest to z pewnością jedna z piękniejszych baśni dla dzieci i cieszy mnie to, że balet osiągnął tak ogromny sukces, taką popularność. Jest to balet, który wprowadza niesamowitą magię świąt w tym okresie. Bajka po prostu. Zapraszamy wszystkich studentów. Wielogodzinne próby przyniosły zdumiewający efekt, nagrodzony gromkimi brawami. Przyłączamy się do entuzjastycznego aplauzu publiczności, zapraszając każdego do oddania się przedświątecznej magii Dziadka do orzechów.